Witajcie, z tej strony Mateusz Przebięda. Jestem dzisiaj z moim serdecznym przyjacielem z Węgier, Sabojczym Timarem. Hello. Hello, nice. It is very nice to meet you at the Poland. A przyjechaliśmy tutaj, żeby spróbować połowić duże leszcze. Sabojcz nie ma za wiele okazji u siebie na Węgrzech, żeby spróbować łowić naprawdę duże leszcze w dużych ilościach, więc postanowiłem zaprosić go do Polski i spróbować w Polsce połowić piękne, duże leszcze. Mamy przed sobą dwa dni łowienia. Dzisiaj jedziemy na rzekę, na Wisłę do Krakowa, a później przenosimy się na zbiornik zaporowy, żeby w dwóch różnych rodzajach łowisk spróbować połowić te duże leszcze. Mam nadzieję, że uda nam się te rybki złowić. Okazja do tego jest bardzo dobra, bo mamy w tym momencie moment, kiedy te leszcze są potarle, żerują bardzo intensywnie, więc myślę, że uda nam się ten plan zrealizować. Ale czy na pewno? Za moment przekonamy się wszyscy, a Was zapraszam do oglądania. Za moment będziemy przechodzić do wstępnego nęcenia, będziemy przechodzić do wędkowania. Chciałem Wam teraz w kilku słowach opowiedzieć o tym, jaki towar przygotowałem do dzisiejszego wędkowania i jak będziemy wędkować. Więc będziemy wędkować stosunkowo niedaleko od brzegu, około 28-30 metrów. Jest to podyktowane kilkoma czynnikami. Po pierwsze, charakterystyką dna. Akurat na tej odległości dno jest w miarę płaskie i zdecydowanie głębsze niż w dalszej części koryta. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, akurat dzisiaj woda jest, myślę, spokojnie o pół metra wyższa w porównaniu z tym wędkowaniem, które odbywaliśmy tutaj jesienią ubiegłego roku. No i w związku z tym, że woda jest wyższa, ona też troszeczkę mocniej ciągnie. Łowiąc dalej na takiej głębokiej wodzie, musiałbym używać cięższych koszyków, mocniejszych kijów. Ja chcę tego uniknąć, dlatego zdecydowałem się właśnie na ten nieco krótszy dystans. Jeśli chodzi o dzisiejsze wędkowanie, no to towar przygotowałem z myślą o łowieniu bardzo dużych leszczy. Te leszcze tutaj padały w ubiegłym roku. Generalnie teraz mamy okres około miesiąc po bardzo dużej powodzi. No i jest pytanie, czy te leszcze tutaj dzisiaj będą? A jeśli będą, no to spróbujemy je łowić. Będziemy je łowić na mieszankę zanętową, która będzie bardzo obfita w zanętę spożywczą. Stosunek gliny do zanęty to jest około 3 do 1. Ta glina w całej mieszance zanętowej ma służyć tylko i wyłącznie jako dociążnik. Łowisko jest głębokie, woda troszeczkę ciągnie, więc glinę wykorzystujemy tutaj jako dociążnik. Cała zanęta jest bardzo dobrze dowilżona, dobrze klejąca. Natomiast zanęta, którą dzisiaj użyłem, czyli mieszanka Special Bream, charakteryzuje się w sumie dość niewielką spoistością, więc nawet przy bardzo dobrym dowilżeniu ta zanęta po dotarciu na dno bardzo ładnie nam się wymywa z koszyka, a przez to, że jest dobrze dowilżona, te frakcje mocno przylegają do dna. Więc tak wygląda nasza mieszanka spożywcza. Na początek przygotowałem dla nas obydwu około 6 kg suchej mieszanki spożywczej. No i które były dociążone 4 kg gliny. Jeśli chodzi o robaki, mamy tutaj dzisiaj tylko i wyłącznie grube robaki. Są to kastery i są to gnojaki. W dość dużych ilościach, bo każdy z nas ma przygotowane po litr kastera i po litr gnojaka. I myślę, że taka ilość towaru wystarczy nam na łowienie przez, przypuszczam, 5 godzin, jeśli te leszcze się nam tutaj pojawią. Jeśli chodzi o wstępne nęcenie, na wstępie podam około 2 litry zanęty i około 200 ml ciętego gnojaka i 200 ml kastera. Więc mieszanka będzie bardzo bogata, jeśli chodzi o zanętę, i jeszcze bogatsza, jeśli chodzi o robactwo zanętowe, które będzie w tej zanęcie podane w łowisko. Na tym łowisku, przynajmniej do tej pory wędkując tutaj, nie miałem nigdy problemu z jakimiś drobnymi rybkami. Uciąg w sumie nie jest jakoś bardzo duży, więc będę podawał zanętę w postaci sypkiej. Będę ją w postaci sypkiej nabijał do kosza, nie będę formował kul. Dalej zarzucę zestaw, odczekam 15 sekund, żeby ta zanęta nam się ładnie z kosza wymyła. No i w taki sposób będę podawał towar w łowisko.
mieszamy zalęte i robaki i rozpoczynamy nędzenie. Wędkujemy już przez około godzinę. Teraz dojechało nam śniadanie. A ze śniadaniem operator kamery, także po prostu podsumuję wam, jak to wędkowanie wyglądało. Przez około 40 minut od zanęcenia nie mieliśmy praktycznie żadnych brań. I 15 minut temu ewidentnie ryby wjechały nam w łowisko. Na razie łowimy leszcze, może nie największe, ale też nie są to ryby małe. Łowimy rybki za około 1,5 kg, kilo, kilo 200, półtorej. Mamy w tej chwili 4 sztuki bardzo fajnych leszczyków. Teraz mam na kiju piątą, dość waleczną, ale widziałem ją już przy powierzchni, także nie jest większa, jest po prostu troszkę bardziej waleczna. No i na razie czekamy na pojawienie się tych naprawdę dużych leszczy. Wydaje mi się, że miałem jeden kontakt z takim właśnie leszczem, a miałem potężne branie. W sumie to było pierwsze branie dzisiaj. Dość energicznie zaciąłem tą rybkę, no i niestety tego zacięcia nie wytrzymał haczyk. No i wydaje mi się, że to mogła być taka naprawdę duża ryba. Natomiast po tym pierwszym braniu kolejne brania dawały takie rybki, jak ta, która jest w tej chwili u mnie w podbieraku. To są mniej więcej takie kilogramowe leszczyki. No i czekamy na kolejne sztuki z nadzieją, że będą to nie tylko takie właśnie około kilogramowe rybki, ale też takie leszcze, po jakie tutaj przyjechaliśmy, czyli rybki za 2, 3, a może 4 kilogramy. Mamy pierwszego całkiem fajnego leszczyka dzisiaj, rybka za około 2 kg. W pierwszej fazie holu spodziewałem się, że będzie to nieco mniejszy leszcz, bo dość gładko szedł do brzegu. Natomiast okazało się, że w sumie jest to całkiem fajna, solidna rybka. Także czekamy na następne. Mam nadzieję, że średnia ryb będzie wzrastać. No i z takich ryb, jakie mówiliśmy na początku, czyli około kilówek, przeszliśmy do ryb, powiedzmy, około 2-2,5 kg, a za moment pojawią się trójki i czwórki. So, hello everybody. I'm here in Poland, Krakow with Mateusz, our Polish guy, our Polish partner of Team Armix. This is my second fish here in the River Vistula. It's brilliant, it's amazing, because many big breams are here in this river. So I'm really glad he invited me. So we are looking before maybe two very nice day here in Poland.
because in Hungary it's impossible to catch so many and so big brims on the rivers. We could catch few, but not each cast one fish. So now I'm very excited. What kind of fish is that? You know that I put some corn inside my ground bait, so maybe the carp is following me. You know, that's from Hungary. Yes, I felt that it's not bream because normally the bream is coming up for the on the surface. This one is just moving on the bottom. Yes. Next time, if you tell me we are coming for bream fishing, maybe one clonking would also bring for me. Teraz sytuacja w łowisku nam się nieco skomplikowała. Zaraz wam powiem dlaczego. Do tej pory łowiliśmy leszcze. Ryby w przedziale od kilograma do powiedzmy 2 kg. Przed momentem Szabo złowił 2 sumy. Pierwszego około 50 cm, drugiego blisko 80 cm. No i to znaczy, że prawdopodobnie przesadziliśmy z ilością czerwonego robaka, którego wcięliśmy do zanęty na początku i w trakcie donęcania, ale z drugiej strony całkowicie z tego czerwonego robaka nie można zrezygnować, bo to jest zdecydowanie przysmak tych największych leszczy. No i postaramy się nieco zmienić naszą taktykę donęcania. W dalszym ciągu będziemy bardzo obficie donęcać łowisko zanętą, natomiast w tej mieszance zanętowej zdecydowanie zmniejszymy ilość czerwonego robaka. Powiedzmy, będzie tam jego śladowa ilość, tak żeby mimo wszystko te leszczyki mogły się zakręcić dookoła czerwonego robaka. Będziemy dodawać większą ilość kastera i pewnie też troszeczkę topionego białego robaka. Prawdopodobnie poskutkuje to tym, że będziemy odławiać rybki w przedziale kilogram, 1,5 kg. Nie będziemy mieli jakiejś selekcji leszczy na takiej zasadzie, że będziemy odławiać ryby 2, 3 czy powiedzmy 4-kilogramowe. Natomiast pomimo wszystko pomiędzy tymi mniejszymi leszczami powinno się przy takim podaniu udać w trakcie dzisiejszej sesji odłowić jeszcze kilka ryb większych. No i obcięcie tej ilości robaka, czerwonego robaka, powinno poskutkować tym, że nie będziemy mieli w polu łowienia sumów. I przynajmniej tak to tak myślę, że powinniśmy zrobić. A czy to jest słuszny tok myślenia, to za moment przekonamy się wszyscy i zobaczymy, jakie ryby będziemy łowić. I hope that it's already bream. If not, next time I bring just 100 pieces of leeches. I think it's again not bream. No? No. Close bang. Yes. They are bream. Oh. Yes. This is why I am coming here. Wonderful. Yeah. Oh. Sorry, just two hand. Very long. Yes. So after my first big bream here in Poland, honestly, I never seen before this size of bream. I don't know exactly the weight. End of this fishing, I will measure it, but around 4 kg. So I'm really happy because
because so big bream, I never dream about this kind of fishes. In the last 1 hour, a little bit stopped at the fishes, just some small breams and one catfish coming. And continually feeding, every 4 or 5 minutes cast a new one. Ground baits with some chopped worm, some corn, some caster inside, and on the hook is one or two big worm and two or three pieces of maggot. Amazing. Slowly, 2 hours ago, we are sitting here without any bite. Unfortunately, after this big bream, no whitefish, no bream, no skimmers, just a few small catfish. So normally this is the situation in the hot weather. If a lot of catfishes are there and we throw many live baits and feed a lot worm and caster and everything, this aggressive catfish is coming to our place. Maybe later, because if I know well, and my opinion is that the breams little bit later coming again, so I hope that we can catch more some of these nice big breams. Kończymy nasze dzisiejsze wędkowanie. Ryby, które udało nam się złowić, widzicie w siatce. Generalnie myślałem, że będzie troszeczkę więcej tych rybek. Natomiast myślę, że i tak nie jest źle. Głównie łowiliśmy dzisiaj leszcze. Tej wielkości rybki 2-kilogramowe, myślę, że tutaj jest blisko, no prawie duża, it's really big one, blisko 4-kilogramowa. Te ryby są teraz po tarle, więc ich waga generalnie nie jest najwyższa, natomiast w pełni sezonu myślę, że ten leszcz spokojnie miałby 4 kg z hakiem. No cóż, teraz się pakujemy i jedziemy dalej, mam nadzieję zapolować na jeszcze większe leszcze. Congratulations. Thank you very much. Okej, wypuszczamy rybki i jeszcze kilka słów komentarza na koniec. Ryby wróciły całe i zdrowe do wody. Nie było ich jakoś bardzo dużo. Myślę, że największym problemem dzisiaj był czas, a konkretnie godzina, o której przyjechaliśmy nad wodę. Wydaje mi się, że jeszcze powiedzmy w tych godzinach porannych, w okolicy godziny 8-9, bo tak zaczynaliśmy łowić, była szansa, żeby dołowić kilka tych leszczy i faktycznie one na początku padały. Wydaje mi się, że była taka godzina druga, w której ewidentnie te rybki się nam wkręciły w pole łowienia i udało się odłowić praktycznie 80% tych większych leszczy, które złowiliśmy dzisiaj. Natomiast w miarę tego, jak dzień mijał, tych ryb było coraz mniej, a w łowisku pojawiały się sumy. I właściwie cały dzień łowialiśmy sumy. Nie jest to nic dziwnego. Jutro wybieramy się na jezioro Zaporowe. Zaczniemy łowić o 3:00. To jest normalna sytuacja. Bardzo często w miesiącach letnich, w taki dzień jak dzisiaj, gdzie na termometrze mamy 35 stopni Celsjusza, duże leszcze, czy w ogóle białe ryby, bardzo słabo biorą w dzień. Zdecydowanie lepiej biorą o poranku, późnym wieczorem lub wręcz w nocy. No ale o tym będziemy się mogli przekonać jutro. W tej chwili zmieniamy łowisko, jedziemy w dalszym ciągu polować na duże leszcze i mam nadzieję, że jutro uda się nam złowić ich znacznie więcej.